jesteś? Rewelacja! Jest tyle rzeczy, o których musimy pogadać. To co, jedziemy? Okej, jesteśmy w Polsce. Piękny kraj. Zmienia się, ewoluuje każdego dnia. Kilka lat temu Polska dołączyła do Unii Europejskiej, co dało jej dostęp do wielu funduszy, które wspomagają pozytywne zmiany. Ale nie wszystkie fundusze wymyślono po to, by budować autostrady i betonowe konstrukcje. Tak naprawdę, to możesz nie wiedzieć, ale właściwie codziennie odczuwasz działanie specyficznych funduszy, które robią coś zupełnie innego. Jak? No dobra, a byłeś ostatnio w parku może? Albo na wycieczce? Takiej z rzadkimi zwierzętami? Albo w muzeum byłeś? W galerii? Może jakaś impreza kulturalna? Albo potrzebowałeś lekarza, bo zachciało ci się grać w piłkę na tym nowym boisku? Pierwszy raz od ogólniaka. Nie piłka. Plac zabaw? Byłeś na zjeżdżalni? One są dla dzieci, wiesz o tym, prawda? Dobra, więc byłeś kilka dni w szpitalu. I jak było? A, nie chciało ci się wychodzić. Okej, w każdym razie chyba łapiesz, o co mi chodzi. W każdej z tych sytuacji fundusze tam są. Jakie fundusze? No to pozwól, że opowiem ci o funduszach norweskich. Fakty! W 2004 roku Polska dołączyła do 15 państw w Europie korzystających z funduszy norweskich. Z wydaną kwotą przeszło 4,7 miliarda złotych, Polska jest największym beneficjentem z całej szesnastki. Ale tu jest haczyk. Tu nie chodzi tylko o wielkie pieniądze. Nigdy nie chodziło. Celem funduszy norweskich jest zapewnienie równości. Równych szans w dostępie do usług, czy też równych praw dla wszystkich obywateli Europy. Chodzi też o wzmocnienie i tak już bliskiej relacji pomiędzy Polską i Norwegią. Wiele instytucji rządowych i pozarządowych, a także firm z obu krajów codziennie realizuje w Polsce wspólne projekty. A w jaki sposób to wszystko da się osiągnąć? Na początek poprzez inwestycje w najmłodszych, poprzez finansowanie stypendiów, wzmacnianie edukacji, poprawę programów ochrony zdrowia, a także poprawę jakości środowiska. Dosłownie, środowiska naturalnego dla nas wszystkich. Przy okazji, nadal bywasz na zjeżdżalni? Popisujesz się przed synem? Taki z ciebie aktywny rodzic, co? Szkoda, że nie wszyscy tacy są. Jednym z większych problemów społecznych, które fundusze norweskie starają się rozwiązywać, jest przemoc domowa. Ochrona tych, którzy nie mogą ochronić się sami. Istnieją też działania, które mają wspomóc społeczeństwo w jego najsłabszych momentach. Resocjalizacji i wprowadzaniu ludzi z powrotem w zdrowe struktury społeczne. Jest też ogromna ilość projektów, które skupiają się na wspomaganiu organizacji pozarządowych w ich ważnej pracy na poziomie lokalnym. Inicjatyw, które tworzą obywatele dla obywateli. Promują aktywność społeczną oraz świadomość, co możemy zdziałać dla swoich małych społeczności i jaką moc mają nasze oddolne działania także w kwestii mniejszości narodowych i społecznych. No, to myślę, że już wszystko rozumiesz. Jeśli chodzi o inwestycje w ludzi, fundusze tam są. Czułeś to wcześniej? Teraz wiesz, o co chodzi, ale jest jeszcze naprawdę sporo do opowiedzenia. Może to czas, by stać się częścią historii, co? Sprawdź, co ty możesz na tym wszystkim zyskać. Do zobaczenia!